Prawdziwą lekcję dobrej koszykówki oglądaliśmy w sobotę w hali Beposir. Mógł z Poznań wystąpił w roli nauczyciela, Tęcza Leszno ucznia. Finalnie mecz 8. kolejki pierwszej ligi zakończył się wysokim zwycięstwem poznanianek 92-59. Mimo okazałej wygranej gospodarzy, trener miał pewne uwagi do gry swojego zespołu. Zupełnie niepotrzebnie tam w krótkich fragmentach. Zaczęliśmy grać niedokładnie, przede wszystkim w szybkim ataku. Niepotrzebne straty, bo to trzeba było skończyć i ta przewaga byłaby spokojnie kontrolowana, a myślę, że nawet budowana już dużo, dużo wcześniej. Ale ogólnie jestem zadowolony, bo zagrałem 11 zawodniczek, młode weszły, dały energię. Poza trzecią kwartą, którą leszczynianki wygrały 18-16, Muks w pełni kontrolował wydarzenia boiskowe. Na plus dla drużyny ze stolicy Wielkopolski należy odnotować grę zespołową, dzięki której aż 6 zawodniczek zdobyło przynajmniej 10 punktów. Dla dwóch z nich, Elizy Łakomej i Weroniki Woźniak, starcie z Tęczą było szczególne. Najlepszym strzelcem Muksie była Eliza Łakoma, drugim strzelcem chyba Weronika Woźniak, są dziewczyny, które wodzą się od nas, więc my gramy swoimi dziewczynami, mamy inne cele na ten sezon. Taki mecz szkoleniowy, no, lekcja basketu, nie ukrywam, ale szkoda trochę, że szybko spuściliśmy z tonu. Na początku właśnie, już mówiłam teraz dziewczynom, że na początku niby podchodziłam do takiego meczu, że jak do każdego innego, oczywiście w pełnym skupieniu, ale jednak czułam to cały czas z tyłu głowy, że pewnie będą na mnie patrzeć i że dużo zależy od tego meczu, więc bardzo się cieszę, że tak to się skończyło. Następny mecz poznanianki mają rozegrać u siebie w najbliższy czwartek z drugą drużyną Enea AZS-u AJP Gorzów Wielkopolski. Dwa dni później Tęcza we własnej hali rywalizować będzie z Koroną Kraków.